Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Maciej Orłoś, to mój kanał na YouTubie. Mam dziś niezwykłego gościa, przedstawiciel młodego pokolenia radiowców, radiowych dziennikarzy, prezenterów radiowych. No, jest związany z radiową czwórką, ale prowadzi programy również w radiowej trójce. Off Control, tak nazywa się jego czołowy, można powiedzieć, flagowy program w radiowej czwórce. Mateusz Tomaszuk, zapraszam. Mateuszu, nie wiem, czy dobrze Ci zapowiedziałem z tym, że to jest, bo tak rozumiem, że czwórka to jest Twój zawodowy dom. Tak, to jest mój zawodowy dom. W sumie ja nie oddzielam życia osobistego od radia. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale to już tak... Ale w jakim sensie? Znaczy, jak jesteś w domu, to nie masz pewności, czy jeszcze to nie jest radio i odwrotnie? Wiesz co, powiem Ci szczerze, że ja żyję cały czas, 24 godziny na dobę radiem, bo mając swoje autorskie audycje muzyczne, ciągle próbuję we wszystkich momentach znaleźć nowe dźwięki do audycji, na przykład jadąc komunikacją miejską, na przykład, albo zasypiając. Zasypiając też kombinujesz tam, co tam wrzucić do programu? Też kombinuję, tak. Ja słyszałem taką Twoją wypowiedź, w której mówisz o tym, że są dwie szkoły układania programów muzycznych. Jedna, że idziemy na żywioł w pewnym sensie i w zależności od rozwoju sytuacji, od nastroju danego dnia, dokładamy, wybieramy kolejne utwory, ale że Twoja szkoła, ta szkoła, której Ty jesteś wierny, polega na czymś innym, na dokładnym przygotowaniu, rozpisaniu, ułożeniu listy kolejnych utworów, które będziesz prezentował. Tak to jest? Tak, to prawda. I tak jak wspomniałem, to wszystko odbywa się na takiej zasadzie dosyć codziennego życia, bo podróże też bardzo mnie inspirują. Jadąc na przykład pociągiem albo lecąc na przykład samolotem, mam już w głowie plan pewien. I układam sobie rzeczywiście te utwory. Ale jeden plan czego? Drugiego. Plan audycji? Plan utworów. Plan utworów, tak. Ale to poczekaj, żeby to zrozumieć, bo dla kogoś, kto nie pracuje w radiu, to nie jest takie oczywiste. To znaczy, od czego zależy ten plan? Jak go układasz? Przyznam się szczerze, że ja sam nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo ja cały czas się zaskakuję. Mhm. I układając, przygotowując playlistę, tracklistę do mojego autorskiego programu audycji Off Control, mam pewien zarys. No i nie będę oszukiwał, że jednak te kanały streamingowe, czy Spotify, czy inne, dają taką możliwość wyszukiwania inspiracji muzycznych. No i często zdarza się tak, że już mam ułożony plan muzyczny, i przed audycją, 3 godziny, coś mi tu nie gra. Ja sobie też odsłuchuję... W tej już ustalonej kolejności? Tak, bo okazało się, zresztą nie tylko ja to zauważyłem, że pewna kolejność też ma znaczenie. Słuchacze zaczęli mi pisać później, że znali ten utwór, ale w takiej konfiguracji, w której się pojawił, czyli utwór wcześniejszy, utwór późniejszy i utwór ten, który jest pośrodku, zupełnie inaczej go postrzegali. Ale to były zarzuty? Nie, właśnie. Były nie. Komentarze na tak, życzliwe. To były komentarze na tak. A, panie Mateuszu, odkryliśmy ten utwór ponownie, dzięki panu, bo w tej konfiguracji zabrzmiał inaczej niż zwykle, tak? Tak, chociaż rzadko to się zdarza, bo ja wyszukuję takie dźwięki, o których mało kto słyszał. No, jak sama nazwa wskazuje, off control, to znaczy, że są to dźwięki raczej offowe niż mainstreamowe. No ale właśnie, jakie to są dźwięki? Jaki jest ten klucz doboru tych utworów? No właśnie, to jest problem, też jest problem, bo ja nie lubię szufladkowania muzyki i dla mnie takim kluczem jest to, żeby wywoływały emocje. Ja zawsze mówię, że muzyka to są takie wspomnienia, takie zakryte bańki z czasem, że jeżeli sobie je odtworzymy, to powracają do nas wspomnienia. Czasami dobre, czasami złe, ale one powracają. I ja w tej audycji staram się sprawiać, żeby ludzie też poczuli to. No ale co mają poczuć, skoro to są utwory, których mogą nie znać, ponieważ są to utwory, które ty wyszukujesz gdzieś tam, wyciągasz na światło dzienne z jakichś odmentów niszowości, odmentów ofowości. Oczywiście za pierwszym razem tak jest, a potem okazuje się, że po kilku latach ten utwór, który zagrałem, gdzieś tam
utkwił danej osobie, że akurat wtedy pokłóciła się ze swoją drugą połówką. No bo tak to jest z piosenkami, które wywołują wspomnienia. Każdy tak ma. Słyszymy jakąś melodię i od razu nam klika w głowie, aha, to było wtedy i mamy sentyment, mamy, i są te emocje, o których mówisz. To jest bardzo ważne. Ale podaj jakiś przykład takiego ułożenia utworów, żebyśmy sobie potrafili to wyobrazić. Że co może ci nie grać, kiedy już ułożyłeś i stwierdzasz, że coś tu jest nie tak? Starając się układać playlistę, tracklista, to tak trochę brzydko brzmi tracklista, playlista, ale może no inaczej, kolejność utworów. Branżowy, no. Tak, kolejność utworów. Potem odsłuchuję sobie tego w danej kolejności. I czasami mam takie wrażenie, że coś mi tu nie gra, że końcówka nie łączy się z kolejnym utworem. Okay, okay. Czyli na przykład właśnie ten klucz doboru wstępu, zakończenia. Klucz na przykład doboru, może już mniej to wykorzystuję, ale na przykład pochodzenia wykonawcy, że na przykład urodził się w Australii i kolejna na przykład osoba, kolejny artysta. Że zawsze musi być jakiś klucz, niekoniecznie dotyczący brzmienia utworu, ale na przykład właśnie kraju, z którego pochodzą wykonawcy, tak? Tak, myślę, ale wydaje mi się, że jednak emocje grają tutaj. A powiedz teraz, podaj przykłady tych wykonawców, których puszczasz w swojej audycji i podaj przykłady wykonawców, których nigdy nie puścisz w swojej audycji. No teraz mnie ktoś zacznie wyciągać później jakieś takie... Nie, to jest chyba prosta sprawa, no bo rozumiem, że tych, których słuchamy w RMF-ie czy w Radiu Z, ty u siebie nie puszczasz, bo to nie ma sensu, prawda? To nie ma sensu po pierwsze dlatego, że to jest autorska audycja muzyczna i mogę sobie pozwolić na co tylko chcę. Płyta wychodzi wczoraj, ja mogę zagrać całą płytę od A do Z, nikt mnie za to nie rozliczy, tak jest w czwórce, tak jest pomijając ZAX. ZAX zawsze się wypełnia. No tak, no właśnie. Tak. To wszystko jest zgodne z prawem, tak. Ale płyta wychodzi i mogę ją grać. Czasami mamy przedpremierowe takie smaczki od artystów, od wytwórni, że możemy nieco przemycić smaczków. Czy masz na myśli to, że możecie puścić nie tylko te utwory, które są singlami, które zostały wybrane na single? Wiesz, bo to jest temat... Ja singli w ogóle prawie nie wiem. A, no właśnie. Bo ja w ogóle to już oddzielna sprawa. Single dla mnie są zbyt... zbyt oczywiste. Ja czasami wyciągam takie smaczki, które trwają czasami po 14 minut, 15 minut. Ja wiem, że to jeszcze jest nieradiowe. Jeszcze się tworzy takie utwory? Tworzy się. Tak. W dzisiejszych szybkich czasach? Tworzy się. Mało się o nich mówi właśnie, bo... Bo są tak długie. Bo są tak długie, są nieradiowe. Ja często ubolewam, że niestety radio edit, czyli takie wersje radiowe, które są jakby takim powszechną sprawą w radiu, sprawiają, że się zapomina, że artysta tworzy płytę i ma jeszcze przecież 100 innych piosenek. Ale poczekaj, Mateuszu, bo ja próbuję też w imieniu naszych widzów i YouTube'owych zrozumieć istotę twojego programu, bo on jest bardzo popularny i jest jakimś fenomenem i ty jesteś związany z tym programem, jesteście wspólnie marką, macie wiernych fanów, ale jakiej muzyki tam możemy posłuchać? Jak byś ją zdefiniował? Ja nie lubię szufladkowania, ale jeżeli miałbym coś powiedzieć, to jeżeli coś ci powie, nie wiem, czy coś ci mówi nazwa shoegaze, new wave? Próbuj. Post-rock? New wave, tak. Post-rock, tak. To pierwsze, to nie... Możesz kojarzyć grupę The Cure. Oczywiście. Możesz kojarzyć grupę New Order. Możesz kojarzyć grupę Joy Division. No naturalnie. Tak, no właśnie. To... I to są takie jakby baza, to jest taki segment... Bo ja często też sięgam do lat 80., bo bardzo lubię lata 80. I wyciągasz z tych lat 80. takie rzeczy, które się rzadko słyszy albo w ogóle się ich nie słyszy, na przykład dlatego, że są bardzo długie, dlatego, że nie były singlami, tak? Też. Też, żeby pokazać młodszym odbiorcom, że takie utwory istniały. To jest niesamowite, bo wydawałoby się, że lata 80. to już jest oklepane, że to już jest starość, prawda? A, to tam. Kiedyś to było. Ale okazuje się, że młodsza część odbiorców często odkrywa to. Młode zespoły też nawiązują teraz do lat 80. muzycznie. I to jest niesamowite, że ta muzyka, tak jak moda, powraca jak bumerang i do tych lat 80. też się wraca. A są takie zespoły bazowe typu właśnie Joy Division, New Order czy Slowdive, to już bardziej lata 90. Lubię też muzykę akustyczną, muzykę jazzową. Tak jak mówię, nie lubię szufladkowania, ale jest w mojej głowie jakiś taki klucz, jakieś takie widełki. I wracając do twojego pytania, czego bym nie zagrał, bo czasami to jest tak, że mam takie w głowie taki alert, który mi się zapala. Nie, to już jest za odważne.
Nie mogę za tego odważne, za odważne. W sensie zbyt niszowe? Nie. Czy zbyt mainstreamowe. Okay. Mhm. Bo wychodzę z tego założenia, że skoro jest autorska audycja, to ludzie oczekują odkrywania czegoś nowego. I teraz wyobraź sobie, kiedy masz 3-4 autorskie audycje w ciągu tygodnia, każda trwa albo godzinę, albo dwie, no, co tydzień grasz coś innego. No wiesz, zasoby muzyki na świecie są bardzo duże, ale rozumiem. Najgorsze jest to, że czasami człowiek się wypala i słuchając tego wszystkiego ma się wrażenie, że to wszystko się zlewa. Już nie ma takich ciarek jak kiedyś i trzeba sobie robić pewne przerwy i odpoczynek. W sensie w ogóle od radia, od audycji wyjechać, zresetować się? Zresetować się, tak. Na przykład do innego kraju. No jeszcze o tym wrócimy, muszę cię o to podpytać, bo tam jest pewien wątek, który mnie bardzo interesuje. Okej, czyli rozumiem, taki tak zwany wspólny mianownik dotyczący tego, co puszczasz w swojej audycji Off Control, w radiowej czwórce, to utwory, które są nieoczywiste, które są mniej znane albo w ogóle nieznane. I to słuchanie przy zgaszonym świetle, bo wytworzyła się taka też społeczność słuchaczy, która melduje się co tydzień na liście obecności z różnych miejsc, dodają zdjęcia, ale co najważniejsze, to jest audycja do słuchania przy zgaszonym świetle. Więc czasami były zarzuty, że z jednej strony najbardziej ekologiczna audycja świata, bo trzeba gasić światło, a z drugiej strony ktoś się uczy do matury i nie może zgasić światła, prawda? Ale wytłumacz skąd ta myśl, żeby zgaszone światło było? Bo nie masz tak, że jak słuchasz muzyki, to lepiej ci się wyobraża pewne rzeczy, albo wczuwasz się, kiedy zgasisz światło. Opowiedziałbym ci pewną anegdotę dotyczącą tego, kiedy mi się najlepiej słuchało muzyki, ale jednak tego nie zrobię. No, było dawno i nieprawda. Ale tak w ogóle to słucham głównie muzyki jeżdżąc samochodem, więc jak najbardziej sobie wyobrażam to. Ale światło się nie da zgasić. No, jadąc samochodem się nie da, byłoby to naprawdę bardzo niewskazane, nie polecam. Ale i tak mi się bardzo dobrze słucha. To oczywiście zależy jaka muzyka, ale... Ale to już jest inna historia. No to już dużo zrozumiałem. Teraz zacznijmy od początku, bo jesteś bardzo młodym człowiekiem, już z osiągnięciami radiowymi. Tu widzę, jakieś przyniosłeś rzeczy, które zostałeś od widzów, prawda? Powiedzmy coś o tym. To jest tak, to jest książeczka. To znaczy, nie wiem od czego zacząć tak właściwie, bo nie będę mówił ile mam lat. Powiedziałbyś, że młody, bardzo się cieszę z tego powodu, że... Wiesz, z mojej perspektywy jesteś bardzo młodym człowiekiem, no to wiesz, każdy ma jakąś inną perspektywę, no ale nie jesteś przed 30 pewnie. Tak. No właśnie, no to jesteś bardzo młodym człowiekiem. No. To jest książka, którą dostałem od moich słuchaczy w związku z moimi urodzinami. To są wspomnienia z audycji. Ja już... Proszę, to daj mi, tak, spróbujemy tak, tak pokazać, jeśli można. O, tutaj dużo wpisów. No, ty to... mów, co to jest, a ja będę przerzucał. Tak, no. To jest w ogóle niesamowita inicjatywa, bo mamy grupę na Facebooku Off Control w czwórce słuchaczy i jest pewna administratorka grupy, która założyła tę grupę, tak. Gosia Kilianek, którą pozdrawiamy. Tak. I ona jest inicjatorką tego wszystkiego. Wpadła na pomysł na moje 26 urodziny, że dotrze do osób, które są na grupie i zrobi mi niespodziankę. No, trwało to wiele, wiele miesięcy. Musiała dotrzeć do tych ludzi. Ale to są ich komentarze z Facebooka? Nie, to są specjalne komentarze urodzinowe. Dla tego wydawnictwa, tak. Urodzinowe. Tak, dla tego wydawnictwa. Mogę tu przeczytać coś? Oczywiście. Mateusz, ja cię uwielbiam i kocham. Ciebie i Ofa. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Spotykania samych pozytywnych i kreatywnych ludzi na swojej drodze oraz żebyś się kiedyś do trójki dostał. Ha. I stało się. Tak. Stało się. Mania tak napisała. Okej. Okay. Dziś w czasie jednej z wcześniejszych audycji w czwórce prowadzący pytali słuchaczy przekornie, za co lubią poniedziałki. Pierwsza myśl za Off Control, Klaudia napisała. To się zmieniło, bo teraz w niedzielę jesteśmy, więc... A, to, bo to jest sprzed roku? To jest sprzed dwóch lat. Sprzed dwóch lat. Okej, okay, no to już wiem, ile masz lat w takim razie, bo tu dostałeś na 26 urodziny. Drogi redaktorze Mateuszu, z całego serca pragnę podziękować ci za twoją audycję. Zmieniłeś moje poniedziałki. Cały tydzień czekam, czyli już teraz było niedzielę, na poniedziałkowy wieczór. Mam tylko jedno, ale nie zachęcaj tak mocno do gaszenia światła, bo ja zasypiam po ciemku. A jeśli już tak trzeba, bo ja zasypiam po ciemku, czyli zgaszone światło, znaczy mózg rozumie, trzeba spać, a nie słuchać muzyki. A jeśli już tak trzeba, to wrzucaj regularnie audycje na Mixcloud.
Tak, ale nasze podcasty są na stronie Polskiego Radia, więc można sobie wszystkiego odsłuchać. Jeszcze taka jedna anegdotka jest o tym zasypianiu na jubileuszowej audycji. Nie, akurat. Staram się nie zasypiać. Chociaż różnie to bywa, bo gaszy światło w studiu. No właśnie, a gasisz to cały czas. Oczywiście. No. Nie mógłbym mówić słuchaczom, że to jest audycja do słuchania przy zgaszonym świetle. To jest przewaga radia nad telewizją i nad YouTube'em. No, no właśnie. No i co? No i co? Co się stało? No i podczas jednego jubileuszu właśnie, bo mieliśmy takie dwie okazje do spotkania ze słuchaczami. To była też niesamowita audycja podczas 100. i 201. wydania. Słuchacz opowiedział, że zazwyczaj słuchał audycji jeżdżąc rowerem, żeby nie zasnąć, bo on jak gasi światło, to zasypia, jak jest dobra muzyka, to zasypia, więc audycja się skończyła, a on zapomniał, że audycja się skończyła, więc jeszcze to była zima, ale on dalej rowerem jeszcze jeździł. Jechał, tak. Czyli bliżej nie zasnął jadąc rowerem. Nie zasnął. To jest szczęście. Ale wiesz, że tak mi się zdarzyło, że kiedyś w Trójce, no, późna godzina, godzina trzecia w nocy, jedna z pani realizatorek zasnęła. Znaczy ty ją uśpiłeś, tą muzykę. Zgasiłeś jej światło. Kwestie interpretacji są różne, ale... No bo o trzeciej w nocy ludzie na ogół śpią. To jest nieludzka pora. To jest nieludzka pora, ale jednak ludzie są. I to jest niesamowite, że ludzie komentują i wstawiają zdjęcia, skąd słuchają. To jest też... O, to jest świetne. A to są właśnie te zdjęcia? To są zdjęcia też oddzielne, co prawda możesz zobaczyć, to też dołączone było do tej przesyłki. A. Wspomnienia słuchaczy, Okay. A na odwrocie zobaczyć? Tak, a na odwrocie ich. To są twoi słuchacze. Tak. Ale poczekaj, no to zróbmy z tego. A tak a propos zasypiania, no wiesz, co się dziwić, ja pamiętam jak czasami koledzy operatorzy w studiu Telexpressu w czasie emisji Telexpressu zasypiali, 17 godzina. Więc ale wiesz, to jest pora, tak? Nie, może pobiedna. No tak. Christian Lofer Haur, utwór, który nas łączy i przypomina dobrze o audycji. Ha. I tutaj zdjęcie tych osób, którzy... wiesz co, jestem pod wrażeniem, naprawdę. Nikolas... Ja jestem jeszcze pod wrażeniem, że ludziom się chce wpisywać, bo szczerze, jak ja bym słuchał jakiejś audycji, to szczerze nie chciałoby mi się ujawniać publicznie. Ja myślę, że dlatego, że po prostu cię bardzo cenią i bardzo lubią, są fanami twojego programu. No, ktoś to nawet jedzenie zrobi. A właśnie, bo mamy kącik kulinarny, nie wiem, czy wiesz, w audycji. New Model Army, Lullaby, Lullaby, Lullaby. Lullaby, tak. Piosenka, która jako pierwsza kojarzy mi się z Offem, tym, co kiedyś spodobało mi się od razu w audycji. Mam na playliście, Ania napisała. Ale jedzenie po 30 drugiej jest chyba niezdrowe, a my mamy kącik kulinarny. Poczekaj, jest niezdrowe pod warunkiem, że za chwilę idziesz spać. Jeżeli po zjedzeniu miną 3 godziny, jeśli dobrze pamiętam, do spania, to można jeść. Tak. Także to zależy po prostu. O, twoje zdjęcie. No dobrze, to jest niesamowite, naprawdę. Te zdjęcia... O, osiedle, zima, klimat of control. No tak, osiedle, ciemno. Ostatnio dostałem list, że nie tylko zima, jak tutaj pokazujesz, ale audycja przypomniała mu chwilę, to znaczy muzyka z Off Control przypomniała mu wakacje, zapach lata, więc nie wiem, jak to się stało. No że... może tak być, no, że zapachy przywołujesz poprzez muzykę, może tak być? Myślę, że może. Zmysły tak się mieszają, jakoś tam się odtwarzają, no chyba tak może być. Wiesz, pomyśl teraz, że zjadłeś schabowego. Myślisz, że schabowy od razu tutaj. Tylko zastanawiam się, schabowy, jakie miałby udźwiękowienie na przykład. Nie, zostawmy. To był być może głupi przykład rzeczywiście. Ale powiedz o tym kąciku kulinarnym, czyli że co? To jest co, twoje no? To się tak dosyć spontanicznie wydarzyło, bo może od początku. Podczas każdej audycji jest otwarta lista obecności. Aha. Słuchacze mogą się dodawać, mogą się wpisywać, skąd słuchają, przy jakich okolicznościach, z kim słuchają. No i tak się od pewnego czasu złożyło, że wiele osób przygotowuje sobie gorące czekolady, jak jest zima, albo, nie wiem, kawa to już mniej o tej porze, ale jakieś inne przysmaki robią. No i te potrawy kulinarne też umieszczali na fanpage'u Czwórki. I tak to się jakoś połączyło, że kącik kulinarny nam powstał, a niestety jak się czyta takie rzeczy, albo opowiada o przepisach, albo o tym, co się znajduje, no to ślinka cieknie i to jest... No tak. A ty puszczasz też polską muzykę? Puszczam, tak. A kogo puszczasz z polskiej muzyki?
Z polskiej muzyki też docieram do niszowych artystów. Nie wiem, czy znasz Oli, Ola Komsta. Nie znam. Kolsi. Jest duża szansa, że nie będę znał żadnego wykonawcy, którego wymienisz. Jak? Kolsi? Kolsi? Nie znam. Kacha i Łuki. A, okej. Okay. To możemy ich pozdrowić. Może nas... Pozdrawiajmy bardzo serdecznie, bardzo lubię niszowych, offowych artystów. No. Jest taki też projekt, ostatnio odkryłem. Tak właściwie to jest niesamowite, że czasami ci artyści sami docierają do audycji. Mam trochę ułatwione zadanie. Projekt Sky, do sprawdzenia na pewno. Z tych mainstreamowych Dawid Podsiadło, to na pewno znasz. Dawida Podsiadło znam. A u ciebie puszczasz w swojej audycji Off Control Dawida Podsiadło? Zdarza się. Ale on nie jest offowy, on jest jak najbardziej mainstreamowy. Wiesz co, na płycie Małomiasteczkowy są też momenty bardzo, bardzo offowe. Okay. A mało kto wie, że do czwórki my go wprowadzaliśmy, jak miał autorską audycję muzyczną, jak jeszcze ty byłeś gościem w mojej audycji Absolutnie Niepoważni, to on był naszym gościem i to był taki jego pierwszy raz w czwórce przed swoją autorską audycją, bo Dawid Podsiadło miał u nas... Który to był rok? Ojeju, który to był rok? Ale czekaj, Absolutnie Niepoważni to była czwórka? To była czwórka. Okej. Bo ty jeszcze byłeś w Radiu Campus i mogliśmy się tam spotkać. Tak, byliśmy i w Radiu Campus razem, byłeś moim gościem i w czwórce. A w czwórce miałeś challenge, tak zwane wyzwanie. Musiałeś rapować stację metra, drugiej linii metra. Okej, jak mi poszło? Dobrze. Ale to były dopiero plany. Jeszcze tej drugiej linii nie było, więc to było historyczne to wydanie w sumie. To było. Sobie wyobrazić. Okej. Okay. Było Rondo da Szyńskiego. Rondo ONZ. Okej. Okay. No dobra, no i czyli puszczasz polską muzykę, nawet to może być Dawid Podsiadło. Oczywiście. Pod warunkiem, że to są jego bardzo jakieś tam... Tak jak mówiłem, nie lubię szufladkowania. Jeżeli coś w mojej głowie zagra i coś się wpasuje z innym utworem, to jak najbardziej. I to jest... Ja czasami nie potrafię siebie zrozumieć, jaki ten klucz jest, ale... No dobra, ale tak, żeby się oderwać od tej niszowości, od tego offu, to słuchasz czasami jakichś takich popularnych przebojów? Tak zwane guilty pleasures. Ja też zadaję guilty pleasures. Tak, swoim rozmówcom to pytanie takie, czego słuchasz. No i co wtedy? No słuchaj. Na czym ta wina polega? No tak, no ta wina jest, no przecież no wiadomo, no, ale... że nie będę tańczył, nie będę się dobrze bawił przy offowych utworach. Kiedy chcę się zrelaksować, to tego słucham, a jeżeli chcę się... No to wtedy Sławomir. Już, no. Czy są pewne granice, których nie przekraczasz nawet, kiedy jest to guilty pleasures? Tak. Powiem tak, słucham, ale na YouTubie, a to dlatego, żeby na Spotify mi się, wiesz, nie wyświetliło to, bo ktoś by mógł, słucha tego. Pewnie to będzie znaczy, czyli ukrywasz to przed światem, trochę że tak. Jesteś fanem Sławomira. Tak. Może nie Sławomira, ale... Zenon Martyniuk, tak. No. Mam jeszcze takie wspomnienia z panem Zenonem, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie. Ojej, potem będą mi wyciągać to. Nic nie szkodzi. Chodzi o to, żeby wiesz, właśnie wyjść z tego, z tej strefy komfortu, powiedzieć prawdę o sobie. Dobrze, zrobię to, zrobię to. Pierwszy raz u Macieja Orłosia. Tak. Mam też taki kącik w Off Control. On za mną toczy w sumie, bo ja zaczynałem nadając z domu. Jak jeszcze mieszkałem w Białej Podlaskiej, to był piątek, zamykałem się w pokoju i nadawałem w radiu internetowym. No i pomyślałem sobie, że wtedy zaproszę do współpracy moją koleżankę, z którą poznałem się w radiu regionalnym internetowym Biała FM. Ona też miała tam swoją audycję, później radio zlikwidowano, a ja postanowiłem, że ona będzie się ze mną łączyła na tak zwanym Skype'aju. Popularne w rodzince.pl to określenie się pojawiło na Skype'aju. No i stworzyłem taki kącik tajemniczej IZM, z którą się łączę co tydzień. Ona ma swój typ muzyczny, my trochę rozmawiamy, żartujemy, a na koniec jej typ wybrzmiewa. I to miało jej zastąpić audycję, której już nie ma w Białej FM. Później przeprowadziłem się do Warszawy, ten kącik w Radiu Campus znowu pozostał i też co tydzień się łączyłem, więc to już tyle lat. Od 2005 roku to trwa. No i w czwórce ta audycja dalej jest kontynuowana, audycja Off Control i co tydzień się łączymy. Kącik tajemniczej IZM,
Słuchacze po części wiedzą, kto to jest, po części nie wiedzą, bo tajemniczo wrzuca swoje typy na naszą grupę. Mateusz Tomaszuk jest moim gościem na moim kanale na YouTubie. Za chwilę dalsza część rozmowy. Porozmawiamy o Marku Niedźwieckim, o Dubaju oraz o tym, dlaczego należy łączyć Europę ze światem arabskim. Zapraszam. No i jesteśmy ponownie. Rozmowa z Mateuszem Tomaszukiem, który jest dziennikarzem radiowym, prowadzi bardzo popularną audycję Off Control, która ma wielu fanów, ale zaczęło się, Mateuszu, wszystko od twojej wizyty w programie w Radiowej Trójce, a konkretnie w liście przebojów Radiowej Trójki u Marka Niedźwieckiego. Tylko powiedz mi, kiedy to było? Czy to prawda, że ty byłeś... Miałeś 15 lat? Tak, to prawda. I niedawno to było przecież. Tak, oczywiście. I w ogóle jak ty tam trafiłeś? Co się wydarzyło? To jest długa, długa historia. Masz czas? No mamy jeszcze tak z 3 godzinki. A, no to spokojnie. Dobrze. Czyli w którymś momencie pojawiło się radio? W którymś momencie tak. I to był ten moment, kiedy z radia komercyjnego zacząłem słuchać Trójki. Mój tato mnie namówił do tego, żeby przełączyć się. Ja pomyślałem sobie, nie no, nikt tego nie słucha, to jest jakaś rozgłośnia dla starych ludzi, których nikt nie słucha, jakaś dziwna pewnie muzyka. Ale zaczęło się, moja pierwsza audycja, którą odsłuchałem, to była lista przebojów Marka Niedźwieckiego. Ja tak posłuchałem raz, posłuchałem drugi raz, posłuchałem trzeci. No fajne nawet. A ja byłem takim dosyć porządnym uczniem, że jak wracałem do domu, to odrabiałeś lekcje. Odrabiałem lekcje, ale to był, bo lista przebojów była w piątek i nadal jest w piątek. Jest. Tak. Ale ja byłem takim, że uczniem porządnym, że ja chciałem po prostu odrobić lekcję w piątek i już mieć to z głowy. Weekend. Tak, tak. Okay. Odrabiałem lekcje, włączałem sobie listę przebojów Trójki i odpływałem. I tak słuchałem, więc byłem wielkim 3 godziny od 19 do 22. Tak, wtedy jeszcze od 18 nawet. 3-4 godziny, tak. O kurczę. No. Aż pewnego roku pojawiła się kolejna odsłona takiej akcji Pocztówka do Świętego Mikołaja. To jest taka akcja Radiowej Trójki, która ma na celu wspieranie rodzinnych domów dziecka. Koszt idzie właśnie na te domy, a na odwrocie można było napisać swoje marzenie. Marzenie, które zostanie spełnione przez radio. Ja nie wiedziałem, co to ma być. Mama powiedziała, a może... Nie wiem, tak słuchasz listy, może chcesz, nie wiem, poprowadzić listę przebojów z Markiem Niedźwieckim. Ja mówię, no dobrze, no. Całkiem to brzmi nieźle. Całkiem nieźle to brzmi. Napisałem, wysłałem i pamiętam chwilę, kiedy losowano 100 kartek na antenie. Ojej, zacząłem krzyczeć, latać, biegać. I tak to się zaczęło. No to było coś nie do opisania. Wtedy zaczęła się moja miłość. 4 godziny współprowadziłem listę przebojów. Mogłem sobie zaznaczyć na liście przebojów takimi kropkami, które utwory chcę zapowiedzieć. Aha. I ile tych utworów było? O, już nie pamiętam, ale trochę ich sporo. Było. Tak. Mhm. Pamiętam ten moment, kiedy ja wychodziłem z radia. Ja byłem taki, jakby ktoś, jakby nie wiem, odmienił moje życie i pomyślałem, radio to jest to, co chcę robić. I od tego momentu życie... Telewizja poszła w zapomnienie, kolej poszła w zapomnienie. Kolej tak, no i polskie radio. Koleje państwowe mogą żałować. Że... Na pewno tak się dzieje. Czyli to był taki ten moment, kiedy poczułeś takiego, pstryczek, taki kliknęło, bakcyl się pojawił. Tak, tylko miałem problem, bo w moim rodzinnym mieście przecież nie ma żadnego radia. Mam 15 lat, co robić? No uczyć się, maturę zdać. No tak, ale to było na tyle silne, że nie mogłem się powstrzymać. To myślenie o radiu było naprawdę silne. No. Więc... I co zrobiłeś? Co zrobiłem? Zacząłem szukać. To już były te czasy, kiedy był internet, wbrew pozorom. Był internet, tak. No. I zacząłem szukać radia internetowego. Wtedy już istniały rozgłośnie internetowe. I znalazłem radio, które trochę mi odpowiadało, trochę nie, bo było z jednej strony sportowe, z drugiej strony muzyczne. Ja się sportem nie interesowałem, ale w tej rozgłośni były też autorskie audycje muzyczne. Napisałem wiadomość, już nie pamiętam, jak to było, bo to już trochę lat minęło, ale właśnie z domu nadawałem. Siedziałem w domu, zamykałem się w pokoju i przez 2 godziny jednym kliknięciem, wyobraź sobie, cały świat mnie słuchał. Znaczy nie cały świat, to było chyba 10 osób, bo miałem podgląd. Jeden do jednego, ile osób słucha.
I właśnie tak się zaczęło. Tak się zaczęło, to były 2 godziny. I strasznie mnie wkurzało to, bo to było radio sportowo-muzyczne, kiedy transmisje były sportowe z meczy. I moja... Audycje twoje spadały. Tak, albo była opóźniona. Ja to znam z Teleekspresu. Tak, no właśnie. No. To zawsze było to irytujące, ale co zrobić, na sport rządzi. Ale posłuchaj, Mateuszu, teraz przeskoczmy, bo chciałem koniecznie powiedzieć naszym widzom, że mogą ciebie słuchać nie tylko w czwórce, ale właśnie w trójce. Czyli teraz jesteś kolegą z jednej redakcji trójkowej rodziny Marka Niedźwieckiego. Co robisz w trójce? Co robię w trójce? Też mówię do ludzi, też zarażam swoimi muzycznymi inspiracjami. I pamiętam też chwilę, kiedy dostałem wiadomość, że mogę się pojawić w trójce, to nie mogłem zasnąć, bo to jest spełnienie marzeń. Teraz co prawda znowu w ramówce jestem w środku nocy, ale w wakacje miałem audycję tuż po Wojciechu Manie i Ani Gacek. Ja tam taki przychodziłem, dzień dobry, ja tu będę miał audycję. W trójce masz program w nocy, jak się nazywa ten program i co tam się dzieje? Ta audycja się nazywa Dzika Karta i to jest audycja rotacyjna, raz w miesiącu 4 osoby prowadzą. Aha. Czyli to robisz raz w miesiącu? Tak. Okej, czyli twoje podstawowe miejsce to jest radiowa czwórka. To teraz zmieńmy temat, podróże. Coś już wspomniałeś. Ja wiem, że jest takie miejsce na świecie, które jest ci szczególnie bliskie, ale nie wiem dokładnie dlaczego i chciałbym, żebyś mnie nie przekonał i też naszych widzów. Chodzi o Dubaj. Ja tak myślałem, że to pytanie padnie. Dlaczego Dubaj? Posłuchaj, ja nigdy nie byłem w Dubaju. Ja nigdy nie byłem na Bliskim Wschodzie w ogóle. Przekonaj mnie, dlaczego, po jaką cholerę, z przeproszeniem, miałem jechać do Dubaju, skoro mogę pojechać do Lizbony albo do Rzymu. Gorąco, świat, którego nie znam, inna kultura, takie to jest sztuczne, tak się wydaje, sztuczne miejsce z nowoczesnymi budowlami, bogate w sposób nieprawdopodobny, no i piasek, który sypie w oczy prawdopodobnie od czasu do czasu. Po co ja mam tam jechać? Powiem ci tak. To jest tak trochę jak z muzyką, że pewnych rzeczy się nie da wytłumaczyć, dlaczego ci się ten utwór podoba, a dlaczego nie. Ale... Próbuj. Ale... Jeżeli miałbyś ochotę udać się do Dubaju, to wiesz, gdzie się zgłosić, bo już kilka osób było i rozpisywałem im indywidualny plan, co mają zwiedzić w Dubaju. Zawsze mnie jakoś tak pociągały te klimaty i kiedy już zacząłem jeździć do krajów arabskich, ale to nie były Zjednoczone Emiraty Arabskie, tylko Tunezja, Egipt. No to wybrałem się do Dubaju, no i to była moja, ojej, co, znowu to poczułem tak jak radio, czyli tak, to jest to, klimat. Że gorąco, tak? No tak, ale wiesz co teraz na przykład jest, kiedy my mamy zimę, u nich jest 25 stopni, no to nie jest jakoś tam tragicznie, ale od maja do października jest 45 stopni, w nocy 38, więc no niestety. No tak. I pamiętam pierwszym zaskoczeniem po wylądowaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich było to jeszcze były takie cyfrówki, kiedy obiektyw się wysuwał. Tak. No i taka wilgotność była, że trzeba było odczekać po prostu, bo była para wodna. To była 6 rano, ja pamiętam. I obiektyw się nie wysuwał? Obiektyw się wysuwał, ale para osiadła na tym obiektywie, że trzeba było wytrzeć szmatą po prostu, żeby tak samo okulary u mojej mamy zaparowały. Później już było bardziej tak świadomie, te podróże się świadomie odbywały i no i się zakochałem. I tak jak mówisz, to jest jednak sztuczny świat, z jednej strony taka bańka mydlana, ale z drugiej strony taki świat science fiction, że na przykład kiedy pojadę do Europy, do jakiegoś miasta europejskiego, ja tego nie czuję, mi tego brakuje, bo dla mnie to jest tak... Że tak normalnie. Tak normalnie, a ja lubię takie rzeczy trochę takie... Zupełnie od czapy. Offowe. Inaczej, offowe. No właśnie, to jest ciekawe. Tak. Wyobraź sobie właśnie ten nie wiem, świt Dubaj kiedyś... jest offowy, ale no... No chyba już teraz coraz mniej niestety. Tak. Ale rzeczywiście... To sprawiło, że zacząłem się języka arabskiego uczyć, ale ten Dubaj został ze mną na długo. Znasz arabski?
Nie przepytuj mnie, uczę się cały czas. Ale nie, ja nie znam, więc i tak, tak możesz tak, powiedzieć, tak. Co chcesz, ja i tak ci uwierzę. Ale uczysz się. Uczę się, tak. Czyli jak tam jeździsz, a jak często jeździsz do Dubaju? Ile razy tam byłeś? Raz. Pięć razy byłem. Okay. Tak, więc... Marek Niedźwiecki w Australii mówił mi, był już 13 razy. To jest porównywalne, no bo biorąc pod uwagę twój wiek, to masz szansę dogonić pod kategorii liczba odwiedzin ulubionego kraju. Przy okazji jeszcze pozdrowię ambasadora Polski w państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo ostatnio przeprowadzałem rozmowę z panem ambasadorem. Poprosiłem o przygotowanie tracklisty ulubionych utworów. Tak się złożyło, bo kiedy podczas mojej ostatniej podróży do Dubaju, a poleciałem sam, bo nie miałem z kim lecieć, to było moje pierwsze doświadczenie z podróżami samotnymi. Bardzo polecam. Człowiek więcej słyszy, więcej się otwiera na ludzi i rzeczywiście ani sekundy się nie nudziłem. No i wybierając się, chciałem odwiedzić Abu Dhabi, stolicę Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie urzęduje ambasador, ale dostałem, właśnie się zdziwiłem, po 15 minutach odpowiedź na mailu, że panie redaktorze, tak bardzo poważnie, akurat w tym terminie będę w Polsce. Ale chyba 3 dni przed moim wylotem we wrześniu spotkaliśmy się w radiu, więc zarezerwowałem studio na godzinę. Przygotowałem mnóstwo pytań, mnóstwo zagadnień. Oczywiście na każde moje pytanie pan ambasador odpowiadał bardzo długo, więc... Godzina nie starczyła. Godzina nie starczyła. Taki pozostał trochę niedosyt, ale rzeczywiście pan ambasador jest... Jesteśmy w dobrych stosunkach z panem ambasadorem, więc mam cały czas zaproszenie na kawę w ambasadzie, więc mam nadzieję, że do tego dojdzie. Ale rozmawialiście, rozumiem, głównie o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, o Dubaju, tak? Rozmawialiśmy o tym tak, świecie. Tak. Ale również o muzyce, bo nie każdy pyta pewnie ambasadora kraju, czego słucha na przykład. Myślałem, że o muzyce arabskiej rozmawialiście. No nie. Ale tam podczas na tej osobistej trackliście pana ambasadora utwory też orientalne się znalazły, ale też muzyka klasyczna na przykład. A co to jest Fundacja Nahda? To jest fundacja, z tego co ja wiem, która... To jest twoja fundacja? Nie, to nie jest moja fundacja. To też ciekawa historia, bo... Ale działasz w tej fundacji. Czy wspierasz ją? To jest za dużo powiedziane, ale jestem... Jakby należę do tej fundacji, która promuje jakby kulturę arabską w naszych... W Polsce. W Polsce, ale również w Europie, więc pomaga zrozumieć kulturę arabską. I to się złożyło, to się stało tak, że zaprosiłem założycieli tej fundacji do audycji muzycznej Biuro Podróży. I tak się zapoznaliśmy. A co jest takiego, co powinniśmy zrozumieć przede wszystkim, jeśli chodzi o kulturę arabską? Czego nie rozumiemy my, Europejczycy, my, Polacy? A co powinniśmy zrozumieć? Myślę, że istnieje taki stereotyp, że ten Arab to jest taki zły, że mamy się czego bać, że wiele osób jednak boi się podróży na Bliski Wschód, prawda? Znaczy, zły, dziki, dziwnie ubrany. Tak. No tak. To jest nie nasza kultura, to jest jakby nienormalne i tak myślimy, prawda? A jeżeli już się pozna tę kulturę, kiedy już tam się jest, okazuje się, że ci ludzie są tak otwarci, tacy pomocni, że idąc do restauracji, idziesz do baru, są w stanie z tobą porozmawiać. I nie to dlatego, że mają jakiś interes, tylko rzeczywiście chcą z tobą porozmawiać. A w jakim języku? Angielski. A jeśli jesteś kobietą i idziesz do restauracji, to też z tobą porozmawiają? Zresztą nie wiem, jak jest być kobietą i jak to być, ale... No, ponieważ wśród naszych widzów są również kobiety, no to pytam w ich imieniu. Szczerze powiedziawszy, nie mam takiego doświadczenia. Nie, bo nie jesteś kobietą, tak. ale masz wiedzę na ten temat, a tudzież obserwację. Myślę, że nie mamy się czego obawiać, zachowując pewne ich reguły związane z ubiorem. Nie mówię tutaj o konieczności nakładania jakichś chust, bo w tych krajach nas, Europejczyków, to nie obowiązuje.
ale takie dostosowanie się do ich kultury, na przykład w okresie Ramadanu wskazane jest to, żeby nie jeść publicznie albo nie pić publicznie, żeby ich nie narażać na jakieś... Publicznie w sensie na ławce w parku, czy publicznie w sensie w restauracji? Tak. Oni mają coś takiego, że w okresie Ramadanu od świtu do nocy nie jedzą i nie piją w ogóle, więc wyobraź sobie sytuację, kiedy ty miałbyś nie jeść od rana do wieczora, zobacz, przechodziłbyś obok ulubionego sklepu i czuł takie zapachy, powiedzmy, no to rzeczywiście mogłoby to być trochę... Zaraz, no to ty jak jesteś turystą, to masz nie jeść, ponieważ oni nie jedzą z jakichś swoich powodów. Ty możesz jeść, tylko trzeba wiedzieć, że w okresie Ramadanu wszystkie, albo większość restauracji jest zamknięta. No tak. Więc jeżeli jemy... Więc odradzam. Ale jeśli zatrzymasz się w hotelu, to tam restauracja będzie otwarta. Oczywiście, tak. Więc jakby z tym nie ma żadnego problemu. Miałem taką sytuację ostatnio, jak byłem właśnie sam w Dubaju, szukałem przydrożnej restauracji, baru. No i... Nie znalazłeś. Znalazłem, bo wszedłem do jednej z nich i zobaczyłem, że tak wszyscy tak zmierzyli mnie wzrokiem, bo tam byli rzeczywiście sami tamtejsi. Ja byłem w krótkich spodenkach, co prawda, ale w Dubaju nie ma żadnym jakby z tym problemu. Ugościli mnie, usadzili. Od razu pan kelner przyszedł i zabrał mój telefon i powiedział, pewnie chcesz Wi-Fi, tak? No to hasło wpisał od razu. Dodał mnie na Facebooku do znajomych, spytał, czy wszystko jest dobrze. Czekałem na jedzenie 5 minut, to po 5 minutach, po 4 minutach przyszedł i powiedział, że szef kuchni już robi dla ciebie jedzenie. Tak? Więc tak. Ale jeszcze jedna sytuacja związana właśnie z tymi historiami. Odkryłem taką miejscówkę w Dubaju, która ma bardzo, bardzo głębokie korzenie związane z właścicielami tej restauracji, bo lecąc do Dubaju obejrzałem film w liniach Emirates o tej miejscówce. No i poszedłem i chciałem się upewnić, jak tam jest. Znałem tego właściciela z tego filmiku, jak on wygląda, że to jest syn ówczesnego właściciela, który emigrował do Dubaju z Iranu. No i ten dawny właściciel przebywał z ludźmi, rozmawiał z nimi. Był taką osobą, z którą Emiratczycy lubili przebywać. No niestety zmarł i restaurację jego przejął syn. Ja po zjedzeniu tego sławnego kebaba tam zapytałem, czy możemy sobie zrobić zdjęcie selfiacza. Oczywiście nie możemy. My musimy to zrobić. Więc wziął ten właściciel z takim wąsem Majid mój smartfon, przetarł taką szmatką, bo wiesz, brudzą się smartfony, więc wiadomo. Pytam, może ktoś nam zrobi zdjęcie? Nie. Selfiacze są najlepsze. Więc poprawił wąsa, zrobił nam selfie i tam jest taka ściana obsadzona wszystkimi, znaczy zdjęciami z gośćmi. Więc myślę, że selfiacze należą do jego ulubionych czynności, robienie selfiaczy. Doszło też do tego, że następca tronu, książę Faza, który ma taką ksywę, też tam był. A to jest tak naprawdę nie restauracja, tylko to jest taki, można powiedzieć, fast food, bistro, więc jednak to miejsce ma coś w sobie. Okej. Przekonałeś mnie, muszę sprawdzić, muszę tam pojechać, nie tylko ze względu na selfiacze. Przepraszam Was bardzo, możecie mi podać mój smartfon, bo chciałbym sobie selfiacza z Mateuszem zrobić. Dobrze, bo już kończymy zaraz. Ile zostało? Nie, to skończymy. Dziękuję bardzo, zrobimy sobie selfiacza, dobrze? Selfiacza, nie znałem tego określenia, ale podoba mi się. A powiedz, Mateuszu, tak na zakończenie naszego spotkania, co byś powiedział młodym ludziom, którzy chcą osiągnąć sukces w życiu, chcą spełnić swoje marzenia i robić to, na czym im najbardziej zależy. Co byś im powiedział? To wiesz, że dzióbki są niemodne. Teraz nie robimy dzióbków, tylko powaga. Może to dobrze. Znaczy, trzeba powagę zachować? Może uśmiech dobrze. Okej. To co byś powiedział? Ja myślę, że to ja to ułożyłem taki w głowie taką sentencję, że czasami jak idziesz w górę, musisz zejść nieco niżej, tak jak w górach, żeby potem wejść wyżej, czyli czasami nie zrażać się do pewnych sytuacji, które są czasami niezależne od nas. Czasami jeżeli pewne sytuacje
sprawiają, że się dołujemy, że coś nie wychodzi, to czasami trzeba pamiętać, że pewne sytuacje nie są od nas zależne. I trzeba to przeczekać i trzeba robić wszystko. I dla tych, którzy chcą robić coś w dziennikarstwie, może nie jestem odpowiednim przykładem i jakąś tam wyznacznią, bo skończyłem Politechnikę Warszawską, więc nie jestem... Różne są drogi dziennikarzy. Tak, nie jestem dziennikarzem z papierem, ale jednak ta pasja, wiem, że jeżeli się czegoś chce, jeżeli się do tego dąży, jeżeli próbuje się robić to z serca, no to wiem, że to takie górnolotnie i takie trywialne. Ale prawdziwe. Myślę, że nawet jeżeli to ma zająć kilka lat, kilkanaście lat, to warto to robić i... Czego ty jesteś przykładem? Potrzebowałeś trochę czasu, ale udało się. Mateusz Tomaszuk, który prowadzi kultowy, właściwie już można tak powiedzieć, program Off Control w radiowej czwórce, na który zapraszamy, a także miłośnik podróży, przede wszystkim Dubaju, o czym między innymi rozmawialiśmy. Dziękuję ci bardzo, Mateuszu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki za twoje kolejne sukcesy. Dzięki wielkie.